Podczas długiej podróży, w tym przypadku ponad 2000 km, warto zatrzymać się w jakimś miejscu i zregenerować siłę. Akurat w połowie mniej więcej Norwegii trafiliśmy na uroczy kemping, po którym przeszedłem się i co nieco pogadałem. Zapraszam. A tak tutaj jest w środku właśnie domku małym kempingowym, gdzie zrobiliśmy sobie mały przystanek. No wyjdziemy na chwilę, bo bardzo ładna rzeczka tam. Chwilkę się przejdziemy. Akurat mamy w 7:30. Nie ma za dużo ludzi. Właściwie to nie widzę w ogóle ludzi. Ładne widoki. Okej, tędy może przejdziemy. Tak ogólnie to, jak tutaj będzie widać, kwitnie bez. Mamy 1 lipca i kwitnie bez. Także klimaty zdecydowanie polarne. No, może nie zdecydowanie, ale około 2-miesięczne opóźnienie względem Polski. W Polsce chyba tak w okolicach maja kwitnie bez. Przejdziemy sobie tam wzdłuż rzeczki może. Jest tutaj taki chodnik. Właściwie tu nie byłem na nim jeszcze. Nie wiem, gdzie jest zejście, nie będę przez ten busz szedł. Nigdy nie wiadomo, czy tutaj jakiś kleszczy nie ma. Ogólnie widok na kemping bardzo uroczy, jak widać. Nie wiem, jak oświetlenie będzie wyglądało. Słońce za chmurami, a powinno być ok. Taka rzeczka tutaj jest. Leciutko niespokojna, ale właśnie takie lubię. O, co tam jakiś osobnik siedzi. Niewiele będzie tutaj widać. Zejdziemy na dół. Może nie będę za głośno mówił. Niektórzy jeszcze śpią. W każdym razie jest to jeszcze na terenie, gdzie nie ma nocy. Jakieś, o ile to kilometrów, jakieś może 700-800 od Tromsa na południe. Także jeszcze tutaj ciężko o noc 1 lipca. W sumie tam byłoby może zejście. A idziemy. Idziemy. Gdzieś musi być to zejście. O, tam ktoś ryby łowi, widać. Jakiś ludzik. Słabo widać, ale w celach raczej wędkarskich tam jest. O, recepcja. Tak, bardzo eleganckie miejsce ten kamping. Muszę przyznać, że się fajnie trafiło, bo ostatni domek. Tak to wcześniej trzeba rezerwować, akurat tego nie zaplanowałem wcześniej. No to przejdziemy się. Nie wiem, gdzie jest to zejście, ale gdzieś tam powinno być. No i trafiło się bardzo przystępnie. W końcu 1 lipiec to sezon. 500 koron za jeden domek, jedną noc. Oczywiście nie dla jednej osoby, tylko dla kilku. Jak na warunki norweskie, to jest bardzo tanie. O, już mamy tutaj zejście. Przy okazji ładne widoki.
Okej, przejdziemy na dół. Tego rybaka już nie będziemy odwiedzać, pewnie skupiony jest. Próbuję coś na śniadanie złowić. Ciekawe, jak tutaj wygląda sytuacja z rybami. Zresztą, co tu gadać. W Norwegii to wszędzie są ryby. W każdym razie on stoi nawet w wodzie. Stopami. On chyba nie wędkuje. Z jakąś siecią czy czymś tam jest. Okej. Przejdziemy sobie tędy. Taki mały spacerek o poranku. Bardzo przyjemna sprawa. Tam, gdzie rzeka lub ogólnie woda, człowiek by mógł pomyśleć, że są komary. No tutaj jakoś nie widzę komarów nawet. Bardzo płytka ta rzeczka. Tutaj widać nawet dno. Gdzieś 1/3 od brzegu. Kamyczki widać. Tam dalej, gdzie jest bardziej rwący strumień, jest troszkę głębiej. Ale nadal jest to płcizna. Ale myślę, że to nie jest rzeka sezonowa. Raczej to już jest taka, która regularnie tutaj płynie. Ma regularne zasilanie. Bo jest tutaj też sporo rzek, czy tam strumyków sezonowych, które powstają na skutek roztopów. A przez zimę potrafi przecież bardzo dużo śniegu na górach się pojawić. No, mamy 1 lipca i tutaj jeszcze mamy śnieg, jak widać. Zresztą w wielu fotkach, czy tam tudzież w filmikach mam pokazane. Temperatura wraz z każdymi 100 metrów, co 100 metrów wzrasta chyba o jakieś 40 czy 60 stopni. Mogę się tutaj pomylić, znaczy spada, co ja mówię, spada. Mogę się tutaj pomylić, bo dokładnie danych nie pamiętam, ale coś takiego. Chyba 40 albo 60 stopnia co 100 metrów wraz ze wzrostem wysokości spada temperatura. No i do tego jeszcze, żeby się roztopiło, to musi regularnie tak być. Nawet ta mini mgła się zrobiła. No taki mikroklimat w górach potrafi się robić w tego typu miejscach. Okej, przejdziemy. Już widzę, 9 minut tak nagrywam i łażę. Ale tutaj bardzo przyjemne miejsce. Akurat o tej porze nie ma ludzi. Chociaż nawet jakby ktoś się tam trafił, to żaden problem. Szczególnie, że nikogo to nie interesuje. Ponieważ w takim kraju jak Norwegia masa turystów nagrywa różne filmiki, robi fotki. Nic, tylko tutaj usiąść, wsłuchać się w szum tej wody. Myślę, że dobra konkurencja dla muzyki klasycznej. Tup, tup. Podejrzewam, że z drugiej strony też jest wejście z tego
spacerniaka. Właściwie to tu jest, tylko takie prowizoryczne troszkę. Ale jeszcze przejdę troszkę dalej. Szczerze mówiąc, nie miałem okazji się tutaj przejść wczoraj. Bo jak przyjechałem, to miałem ochotę tylko położyć się do łóżka. Po prawie dobie jazdy. Nie mamy żadnego deadline'u czy coś. Dlatego jedziemy swoim tempem. Nie trzeba się śpieszyć. Na górę nie wejdę. Nie ma takiej opcji. Szczególnie, że troszeczkę siadła mi forma. Z powodu tego całego koronawirusa, zamkniętych wcześniej siłowni. Ale pracuję nad tym. I myślę, że niebawem wszystko wróci do normy. Do normy, którą postanowiłem zmienić. Jakoś rok temu. Właśnie postanowiłem troszkę wziąć się za siebie, jeśli chodzi o treningi. No bo jak wszyscy wiedzą, przynajmniej ci, co mnie troszkę znają lub oglądają na YouTubie, lubię sobie trochę pograć, a nawet dużo pograć. A zazwyczaj osoby, które siedzą dużo przed komputerem, mają średnią formę fizyczną. Dlatego postanowiłem sobie to zmienić. No i poza tym trochę ponad pół roku temu wziąłem się porządnie za naukę norweskiego, żeby nie musieć, szukając pracy, wybierać tylko w ofertach dla budowlańców, bo nie jest to kompletnie moja działka. Słońce trochę wyszło dla nas. No pod słońce filmować to niedobrze. No ale jeszcze się tam przejdę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale tych chmur jest sporo, więc zaraz powinno znowu zajść. A jeszcze się przejdziemy. Tak, dlatego troszkę się wziąłem za naukę norweskiego. W pół roku udało mi się nauczyć i zdać na poziomie B1. B1 to jest poziom średnio zaawansowany. Właściwie jeden egzamin, który był 4 egzaminami. Ponieważ obejmował część ustną, pisemną, umiejętność czytania i słuchania. Czytania, czyli rozumienia tekstu pisanego. No i w każdej z części udało mi się poziom B1 osiągnąć, dlatego myślę, że jak na połowę roku nauki, to jest całkiem przyzwoicie. Planuję jeszcze minimum B2 zdać, no ale to już jest poziom zaawansowany. To już trzeba śmigać, ale jestem na dobrej drodze do tego. No i dzięki temu będę miał możliwość pracy w takich dziedzinach, z których jestem kompetentny i do których po prostu się nadaje. A do roboty fizycznej to się nie nadaje i nie chce się nadawać, ponieważ tego typu prace sprawiają, że później w przyszłości ludzie albo kontuzje jakieś łapią, albo jakieś inne problemy zdrowotne. Bo to chodzi o to, żeby zachować jakiś balans. Okej, fajnie ćwiczyć, fajnie trenować, fajnie pracować, ale jeśli jest tego za dużo, to później są efekty uboczne. Tak samo, jeśli jest za mało. Oho, tutaj chyba będzie wejście na górę, a także zejście na dół. Można tutaj albo łowić rybki, albo ewentualnie jakaś łódź może podpłynąć, chociaż w związku z tym, że ta rzeka nie jest zbyt głęboka, to raczej nie widziałbym tutaj łodzi motorowych, ewentualnie
kajaki lub takie zwykłe łodzie. Ok, tutaj można wrócić na kemping. O, Indianie rozbili namiot. Taka sytuacja. Tutaj ławeczka, można elegancko usiąść. Schlappe af, jak to mówi się po norwesku, czyli zrelaksować się, nie myśląc o niczym. O, właśnie, usiadłem sobie. Elegancko. Jeszcze zejdziemy tutaj na dół. Tylko nie wiem, czy to nie jest śliskie, a ja jestem w klapkach. Sprawdzę. Zaraz zobaczymy. No dobra, przytrzymam się lewą ręką, bo prawą ręką nagrywam. Żeby nie było jajec. Zejdę tak. Troszkę nieporadnie, bo tutaj jednak jest ślisko. Trzymam się poręczy. Jakby brąbnął, to byłoby jedno z tych nagrań na YouTubie, które nie jest reżyserowane. Tak, ale nie mam tego w planie. Ok, zszedłem. Pięknie. No, troszkę się kołyszę nawet, ponieważ nurt wody, obijając się głównie o te opony, sprawia, że troszeczkę się nawet ta konstrukcja kołysze. I bardzo dobrze. Czuję, jakbym był na morzu. Oj, a to jeszcze bardziej się kołysze. Fajnie. Dobra. Jeszcze kilka ujęć zrobimy. I będzie trzeba wracać. Ogarnąć sobie jakieś śniadanko. A później... No właśnie, potem zszedłem. Troszkę śliska było, muszę przyznać. Ale skończyło się dobrze. Schodzenie po śliskim jest trudniejsze od wchodzenia, dlatego powrót nie będzie stanowił żadnego wyzwania. Ok, myślę, wystarczy na tyle. Ślicznie to wygląda. Jestem ciekaw, jakbym wszedł do tej wody, oczywiście nie wejdę, jak dla mnie za zimna i w ogóle, ale jestem ciekaw, jak mocno napierałby ten nurt. Oczywiście im głębiej bym wszedł, tym trudniej byłoby ustać. No ale jednak odpuszczę sobie ten eksperyment. Także zapraszam do kolejnych filmików, a tymczasem trzeba będzie iść na śniadanko. Pozdrawiam, na razie, pa.